10 polskich zwyczajów. Boże Ciało w Łowiczu. Najbardziej znana procesja Bożego Ciała na świecie. Co roku oglądają ją tysiące pielgrzymów, wiernych i ciekawskich turystów. W czasie procesji w centrum uwagi znajdują się mieszkańcy Łowicza ubrani w łowickie stroje ludowe, tak zwane pasiaki. Noc Świętojańska w Poznaniu. Noc Świętojańska wywodzi się ze słowiańskich tradycji pogańskich. Wcześniej nazywana była nocą Kupały lub Sobótką. Pod wpływem chrześcijaństwa ludzie zmienili zwyczaje lub nadali im ryt chrześcijański. Co roku w Poznaniu w nocy z 23 na 24 czerwca w niebo wypuszcza się tysiące lampionów. Widok zapiera dech w piersi i nie oddadzą tego żadne filmy ani zdjęcia. Krakowskie szopki bożonarodzeniowe. Tradycja budowania pięknych i kolorowych szopek bożonarodzeniowych pochodzi jeszcze z XIX wieku, a dziś jest podtrzymywana przez twórców z całej Polski. Konkurs na najpiękniejszą krakowską szopkę bożonarodzeniową odbywa się co roku w pierwszy czwartek grudnia na Starym Rynku w Krakowie. Gorąco polecamy obejrzenie tego rękodzieła ludowego na żywo. Dywany kwiatowe w Spyci mierzu. W Spyci mierzu powstała bardzo interesująca forma rękodzieła obrzędowego. Mieszkańcy tej miejscowości przed świętem Bożego Ciała usypują niezwykłe dywany kwiatowe, po których ma przejść procesja. Jak głosi legenda, pierwsze dywany zostały usypane na cześć Napoleona Bonaparte. Dzisiaj mieszkańcy podtrzymują tradycję i sypią dywany dla Pana Boga. Rękodzieło piękne, niezwykłe i coraz bardziej znane. Niedziela palmowa w Łysych. Na tydzień przed Wielkanocą warto wybrać się na kurpie do miejscowości Łyse, gdzie odbywa się konkurs na najpiękniejszą i największą palmę wielkanocną. Niektóre palmy robione są przez prawie rok, prace nad nimi zaczyna się już po Wielkanocy poprzedniego roku. Kurpie to piękny region położony na Mazowszu, a najbardziej znaną miejscowością pielęgnującą dawne tradycje kurpiowskie jest Kadzidło. Lajkonik krakowski. Po zwiedzeniu spyci mierza i Łowicza warto wybrać się do Krakowa. Tam ujrzymy niezwykłego jeźdźca w orientalnym stroju – lajkonika który tak mocno wniknął w folklor krakowski, że stał się wizytówką tego miasta. Truskawkobranie kaszubskie to największe w Polsce święto truskawki. Odbywa się ono pod koniec czerwca w Brodnicy Górnej na Kaszubach. Powinien się tam udać każdy, kto lubi truskawki i kto jest ciekaw jak brzmi język kaszubski, który nie jest uznawany jedynie za gwarę. A za osobny język? Miodobranie kurpiowskie. Początki imprezy sięgają 1973 roku i małego szkolnego placu w Myszyńcu. Dziś jest to impreza ogólnopolska, która w ostatnią niedzielę sierpnia gromadzi kilkanaście tysięcy turystów. Chmielaki, Krasny Staw. Było święto truskawki i miodu, teraz czas na święto chmielu. Co roku krasny staw odwiedza kilkanaście tysięcy osób w celu spróbowania najróżniejszych rodzajów piwa z całego świata. 11 listopada, Poznań. Rogale święto marcińskie. Po raz drugi wybieramy się do Poznania. Tym razem w dzień odzyskania niepodległości. Po to, aby spróbować niepowtarzalnych rogali. 11 listopada w Poznaniu wisi dużo polskich flag, a Poznaniacy to nami zjadają rogale.